Cześć, witajcie w podsumowaniu sierpnia. To był miesiąc pełen emocji, głównie z jednego powodu – Gamescomu. Wszyscy śledziliśmy to wydarzenie z zapartym tchem. Jest o czym opowiadać, więc nie przedłużając, zaczynajmy. Przed chwilą przeżywaliśmy E3, a już mamy za sobą Gamescom. Na niemieckich targach pokazano mnóstwo nowych tytułów. Część z nich pograliśmy na długo przed premierą. Targi w Kolonii to nie tylko grywalne produkcje, ale też masa zapowiedzi i przedpremierowych pokazów. W tym roku szczególnie dobrze wypadł Microsoft. Mafia 3 to jedna z większych niespodzianek targów. Twórcy odżegnują się od porównań z GTA 5, ale czy słusznie? Gamescom pobił w tym roku kolejny rekord. Niemieckie hale odwiedziło 345 tysięcy ludzi, czyli o okrągłe 10 tysięcy więcej niż rok temu. Które gry cieszyły się największą popularnością? Mad Max, nowy Hitman, FIFA 16, Quantum Break, Homefront Revolution czy Call of Duty Black Ops 3 to tylko mały procent gier, które udało nam się sprawdzić w Kolonii. Przetestowaliśmy też Dark Souls 3. Na łamach GameZilly możecie przeczytać naszą zapowiedź. W porównaniu do poprzednich części, trójka zyska sporo dynamizmu i wprowadzi kilka istotnych zmian. Największa to Battle Arts, czyli zestaw ruchów przypisanych do rodzaju broni, które wniosą do rozgrywki sporą różnorodność i więcej taktyki. Produkcja nie ucieka od porównań z Bloodborne. Reżyser gry Hidetaka Miyazaki deklaruje jednak, że to dopiero początek nowości, a trzecie Soulsy to dopiero punkt zwrotny dla serii i podstawa dla kolejnych odsłon. Udało nam się zagrać też w For Honor. Nową markę Ubisoftu ujawniono na E3 i oczywiście nie ominęła niemieckiego eventu. Tytuł wyróżnia rozbudowany system walki, który sprawdził się w praktyce. Produkcja kładzie nacisk na zróżnicowanie rozgrywki, dając graczom do wyboru rycerza, samuraja lub wikinga. To zabawa również dla fanów kooperacji, dopuszczająca do 4 graczy w jednej drużynie. O szczegółach przeczytacie na naszej stronie. Oczywiście jak zwykle nie obyło się bez zaskakujących zapowiedzi. Microsoft ujawnił, że powstaje Halo Wars 2, tworzone przez Creative Assembly i 343 Industries. Grę ujawniono na koniec konferencji giganta z Redmond. Halo Wars 2 będzie strategią czasu rzeczywistego osadzoną w dobrze znanym nam uniwersum. Zadebiutuje na PC i Xbox One w czwartym kwartale 2016 roku. Blizzard na swojej konferencji zapowiedział nowy dodatek do World of Warcraft o nazwie Legion, którego fabuła skupi się na płonącym lesie i pokazaniu nowego kontynentu Broken Isles, nawiązując do klimatu Warcrafta 3. A skoro już o Warcraftie mowa, całkiem możliwe, że dostaniemy czwartą część, którą deweloperzy zajmą się zaraz po ukończeniu StarCrafta. Jak co roku mogliśmy też zobaczyć wiele gier w akcji. Na konferencji Electronic Arts wreszcie zademonstrowano Mirror's Edge Catalyst. Nie zabrakło też pokazów Fallout 4, Rise of the Tomb Raider czy Forza Motorsport 6. Po wielu plotkach i domysłach, gdy po tegorocznym E3 fani Mafii zostali z niczym, na Gamescomie oficjalnie ogłoszono trzecią część. Mogliśmy też od razu zobaczyć gameplay. Akcja Mafii 3 toczy się w 1968 roku w Nowym Orleanie. W grze poznamy historię weterana wojny w Wietnamie Lincolna Clay'a, ale pojawią się także trzy inne ważne postaci, które mu towarzyszą – Burke, Cassandra i Vito. Mimo wyraźnego postawienia na akcję, twórcy przykładają ogromną wagę do stworzenia interesującej fabuły i oddania charakteru Clay'a. Z tego powodu w grze nie pojawi się tryb multiplayer. Mafia 3 wykorzysta osłonowy system strzelania i realistyczną fizykę modelu jazdy. Zapewni przy tym nieliniowe podejście do sposobów przechodzenia misji. Debiut Mafii 3 na PC-ty i konsole najnowszej generacji wyznaczono na rok 2016, a najnowsze przecieki sugerują kwietniową datę premiery. Star Wars Battlefront to niezła gratka dla fanów Gwiezdnych Wojen i Battlefielda. To właśnie on zgarnął na Gamescomie najwięcej, bo aż 5 nagród, zdobywając tytuł najlepszej gry targów. W Kolonii przetestowaliśmy kilka trybów Battlefronta osobiście, o czym przeczytacie w naszych zapowiedziach. W sierpniu poznaliśmy również sporo suchych faktów na ich temat. Według wycieków DICE szykuje dla nas ich 8. Są to Supremacy, Walker Assault, Drabzon, Team Deathmatch, Cargo, Fighter Squadron, Hero Hunt i Domination. Część doczekała się już oficjalnej zapowiedzi. Twórcy ujawnili trochę szczegółów na temat Team Deathmatch, oznaczonego jako Blast, w którym drużyny liczą po 10 graczy i mają 10 minut na zdobycie setki zabójstw. Z kolei w Supremacy, dopuszczającym do 40 osób, znajdzie się największa mapa, a model rozgrywki będzie przypominać Conquest z Battlefielda. Natomiast w przeznaczonym dla 20 graczy Fighter Squadron będziemy sterować znanymi z uniwersum Gwiezdnych Wojen statkami kosmicznymi. Sierpień to nie tylko Gamescom, ale także ciekawe premiery, na przykład remake'ów takich jak Gears of War Ultimate Edition. W porównaniu z oryginałem z 2006 roku gra wygląda świetnie.
Ilość zmian wprowadzonych do ulepszonej wersji pierwszej odsłony Gearsów jest naprawdę spora. Znacząco poprawiono jakość przestarzałej 10-letniej grafiki, ulepszono efekty oświetlenia i kolorystykę. Ultimate Edition otrzymała też 90-minutowy dodatek, który wcześniej dostępny był tylko we wersji na PC. W grze znajdują się też nowe osiągnięcia, komiksy i galerie odblokowywane w trakcie zabawy. Z myślą o padzie do Xbox One wprowadzono też poprawki w sterowaniu. Są też nowe tryby rozgrywki King of the Hills Gears of War 3 oraz Gnash Execution. A skoro już mowa o odświeżaniu serii, w zeszłym miesiącu Capcom potwierdził plotki, ogłaszając oficjalnie remake Resident Evil 2. Na razie firma ujawniła niewiele i wciąż nie wiadomo, czy oryginalni twórcy wezmą udział w produkcji. Z tego też powodu zamknięto fanowski projekt, który miał odtworzyć grę na silniku Unreal 4. W poprzednim miesiącu miało miejsce też inne ważne growe wydarzenie zbierające wszystkich fanów Doty i e-sportu. Rozgrywki The International. Kto wygrał tym razem? Zwyciężyli Amerykanie, zespół Evil Geniuses. To właśnie oni zgarnęli aż 6,6 miliona dolarów. Z kolei chiński zespół CDEC, który znalazł się na drugiej pozycji, otrzymał 2,8 miliona. Nagrody z każdym rokiem są coraz wyższe. W sumie do podziału na 16 drużyn w tym roku przeznaczono ponad 18 milionów dolarów. Tym pozytywnym akcentem kończymy nasze podsumowanie. Mamy też pytanie na koniec. Jesteśmy ciekawi, jaki był Wasz ulubiony materiał z Gamescomu. A może macie jakieś przemyślenia na temat tegorocznych targów? Jeśli tak, piszcie w komentarzach i oczywiście lajkujcie i subujcie. Dzięki i do zobaczenia za miesiąc.